Witam Państwa ponownie w ramach raportu ze wschodu na kanale politycznym. Marcin Orłowski, kłania mi się nisko. Tym razem nie będzie rozmowy, tym razem analiza wprost ze Stanów Zjednoczonych, autorstwa pana Aleksandra Johna Motyla, amerykańskiego historyka, politologa, profesora nauk politycznych na Uniwersytecie Rutgers, University Newark. I co ciekawe, analiza dotycząca tego, iż zdaniem pana eksperta może dojść do sytuacji rozpadu Federacji Rosyjskiej. Tenże rozpad jest bardzo możliwy. No i politycy, eksperci, decydenci powinni zainteresować się bardzo poważnie tematem i przeanalizować możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Jak ten rozpad, czy do niego dojdzie, a jeżeli już do niego dojdzie, no to w jaki sposób trzeba będzie na to reagować. Za chwilę ta analiza. Ja tylko Państwu przypomnę oczywiście o prośbie dotyczącej komentowania, łapek w górę oraz subskrypcji kanału. Cały czas większość z Państwa obserwujących nasze materiały nie subskrybuje kanału politycznego. Mamy nadzieję, że to się zmieni. To też ułatwienie dla Państwa, bo wówczas będą Państwo otrzymywać powiadomienia dotyczące nowych filmów, które pojawiać się będą na naszym kanale. A już niedługo wracamy do rozmów, wracamy do naszych ekspertów. Dziś jednak, tak jak wspomniałem, analiza, którą Państwu przedstawimy bezpośrednio właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze raz przypomnę, autorstwa Aleksandra Johna Motyla. Analiza, przepraszam, zatytułowana "Najwyższy czas przygotować się na upadek Rosji. Brak planowania możliwości rozpadu zdradza niebezpieczny brak wyobraźni". A więc przejdźmy do tego tekstu. Odkąd rosyjska próba zajęcia Kijowa i zainstalowania marionetkowego rządu nie powiodła się na początku wojny, porażka Kremla na Ukrainie wydała się coraz bardziej prawdopodobna. To, co jest zdumiewające po prawie rocznej wojnie, to niemal całkowity brak jakiejkolwiek dyskusji wśród polityków, decydentów, analityków i dziennikarzy na temat konsekwencji porażki dla Rosji. To niebezpieczny brak wyobraźni, biorąc pod uwagę możliwość upadku i dezintegracji Rosji. W rzeczywistości połączenie nieudanej wojny za granicą i kruchego, napiętego systemu w kraju zwiększa z każdym dniem prawdopodobieństwo jakiejś implozji. Bez względu na to, czy będzie to dobre czy złe dla Zachodu, decydenci powinni się na to przygotować. Istnieją różne scenariusze tego, co może się wydarzyć w Rosji, gdy klęska na Ukrainie stanie się jeszcze bardziej jasna. Najprawdopodobniej odejście prezydenta Rosji Władimira Putina z urzędu, po którym nastąpi zaciekła walka o władzę między skrajnie prawicowymi nacjonalistami, którzy chcą kontynuować wysiłek wojenny i zniszczyć istniejącą hierarchię polityczną, autorytarnymi konserwatystami, którzy mają udział w systemie, oraz odradzający się ruch półdemokratyczny dążący do zakończenia wojny i zreformowania Rosji. Nie wiemy, kto wygra, ale możemy z całą pewnością przewidzieć, że walka o władzę osłabi reżim i odwróci uwagę Rosji od pozostałości jej działań wojennych. Z kolei osłabiony reżim w połączeniu z niesprawną gospodarką zaprosi niezadowolonych Rosjan do wyjścia na ulicę, być może nawet z bronią, i zachęcenie niektórych nierosyjskich jednostek politycznych w skład Federacji Rosyjskiej do opowiadania się za większą samorządnością. Czołowi kandydaci to Tatarstan, Baszkorstan, Czeczenia, Dagestan i Sacha. Jeśli Rosja przetrwa to zamieszanie, prawdopodobnie stanie się słabym klientem Chin. Jeśli tak się nie stanie, mapa Euroazji może wyglądać zupełnie inaczej. Biorąc pod uwagę ogromny obszar Rosji, długą historię niespokojnych regionów i liczną nierosyjską grupę etniczną, wszystko to w wyniku stuletnich imperialnych podbojów, jednym scenariuszem, który zasługuje na znacznie więcej uwagi, jest deintegracja scentralizowanej kontroli i rozpad federacji. Istnieje bogata historia upadku państw po wojnach, rewolucjach, załamaniach systemowych, kryzysach gospodarczych i innych epokowych wydarzeniach. Imperium Napoleona upadło po jego katastrofalnym marszu na Moskwę i późniejszej klęsce w bitwie pod Lipskiem. W 1918 roku imperia osmańskie, austro-węgierskie, niemieckie i rosyjskie upadły w wyniku klęski militarnej. Oczywiście ludzie, decyzje i polityka odegrały pewną rolę, ale ostatecznie to wojna i towarzyszące jej kryzysy gospodarcze i społeczne popchnęły te państwa na skraj politycznego chaosu, a często przemocy.
Rozważmy również rozpad Związku Radzieckiego, którego bardzo niewielu Rosjan chciało lub nawet sobie wyobrażało, kiedy Michał Gorbaczow objął władzę jako przywódca Sowieckiej Partii Komunistycznej w 1985 roku. Jeszcze na początku 1991 roku w większości obywateli radzieckich głosowała referendum za swój kraj. To prawda, że większość republiki, w tym Rosja, ogłosiły suwerenność w 1990 roku i wszystkie, z wyjątkiem Rosji, ogłosiły pełną niepodległość w następstwie nieudanego puczu twardogłowych w 1991 roku. Ale system załamał się przede wszystkim dlatego, że Gorbaczow zdecydował się odmłodzić Związek Radziecki przez demontaż jego głównych cech totalitaryzmu i centralnego planowania, wprawiając w ten sposób w ruch siły polityczne, społeczne i gospodarcze, które ostatecznie zmusiły większość republik do szukania schronienia przed chaosem w autonomii i niezależności. To była pierestrojka, charakterystyczna dla Gorbaczowa polityka restrukturyzacji gospodarczej i politycznej, która nieumyślnie zdabiła Związek Radziecki. Jeśli dzisiejsza Rosja pójdzie śladami tych krajów ku upadkowi, będzie to miało niewiele wspólnego z wolą rosyjskich elit czy polityką Zachodu. Działają większe siły strukturalne. Rosja Putina cierpi z powodu wielu wzajemnie wzmacniających się napięć, które stworzyło państwo znacznie bardziej kruche, niż sugerowałyby jego przechwałki. Obejmują one militarną, moralną i ekonomiczną klęskę w wojnie na Ukrainie, ale także kruchość i nieskuteczność systemu politycznego Putina, upadek jego kultu osobowości i macho, gdy staje w obliczu porażki, choroby i widocznego wieku, rażącej niegospodarności rosyjskiej gospodarki, nieskrępowana korupcja, która przenika wszystkie poziomy społeczeństwa oraz ogromne podziały etniczne i regionalne w ostatnim niezestrukturyzowanym imperium świata. Chociaż niewielu może dziś chcieć rozpadu Rosji. Kiedy szef ukraińskiego wywiadu Kiryło Budanow świętował swoje urodziny na początku tego tygodnia, tortem urodzinowym przedstawiającym Rosję pokrojoną na kilka kawałków, było to oczywiście epicki akt trollingu, ale idea stojąca za obrazem na lukrze nie wydaje się być wcale taka odległa. W dzisiejszych warunkach może wystarczyć tylko spust, aby pchnąć system w kierunku upadku. Nieudana wojna z Ukrainą, która ujawnia słabość Putina i jego państwa, może równie dobrze być iskrą, która rozpali postrzępione belki rosyjskich instytucji. Oczywiście iskier nie da się przewidzieć, a Rosja mogłaby przetrwać obecny kryzys i przetrwać go w obecnej formie, czy to pod rządami Putina, czy następcy. Ale nawet jeśli tak się stanie, jako państwo zostanie poważnie osłabiona, a wszystkie napięcia strukturalne pozostaną. Putin może nawet to podejrzewać. W swoim przemówieniu noworocznym w 2023 roku przywołał potencjalne zagrożenie wojny dla niepodległości Rosji. Coś, czego wcześniej nie powiedział. Ale jeśli iskra nadejdzie, czy prawdopodobny upadek Rosji będzie destabilizujący i gwałtowny, być może obejmujący także wojnę domową? Tak uważa historyk Marlène Laurent, dyrektor Instytutu Studiów Europejskich, Rosyjskich i Euroazjatyckich na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona. Upadek wywołałby kilka wojen domowych, powiedziała, ponieważ nowe państwa walczyłyby ze sobą o granice i aktywa gospodarcze. Tymczasem moskiewskie elity reagowałyby przemocą na jakikolwiek secesjonizm. Podobnie były sekretarz stanu Henry Kissinger argumentował, że rozpad Rosji lub znaczenie jej zdolności do prowadzenia polityki strategicznej może zmienić jej terytorium obejmujące 11 stref czasowych w sporną próżnię. Grupy rosyjskie mogą zwrócić się przeciwko sobie i użyć przemocy, podczas gdy mocarstwa zewnętrzne mogą użyć siły, aby rozszerzyć swoje roszczenia. Wszystkie te niebezpieczeństwa zostałyby spotęgowane przez obecność tysięcy broni nuklearnych, napisał Kissinger. Najlepszym sposobem działania, raził, byłoby uczynienie Rosji bezsilną przez wojnę, zamiast włączenia Rosji w proces pokojowy, którego szczegóły i wykonalność pozostają niejasne. Proroctwa to najgorsze scenariusze, które należy traktować z dużym przymrużeniem oka. Historia pokazuje nam, że chociaż upadek imperium jest często chaotyczny dla krajów, które go dokonują, wynik nie zawsze jest zły dla ich sąsiadów lub reszty świata. Upadek Napoleona zapoczątkował erę względnego pokoju w Europie. Po rozpadzie Austro-Węgier doszło do początkowych walk, w tym między Polakami a Ukraińcami, ale po kilku latach warunki ustabilizowały się. Nawet upadek Związku Radzieckiego był niezwykle pokojowy. Najprawdopodobniej dlatego, że nowo niepodległe republiki byłego Związku Radzieckiego i nowo suwerenne europejskie kraje satelickie miały uznane granice, funkcjonującą administrację i własne elity gotowe do budowania państwa. Z drugiej strony upadek imperium
Imperium Osmańskiego doprowadził do przerażających walk między Turkami i Grekami. Upadek Imperium Rosyjskiego zrodził konflikt od Morza Bałtyckiego po Ocean Spokojny, a upadek Cesarstwa Niemieckiego w 1918 roku prawdopodobnie doprowadził bezpośrednio do II wojny światowej. Która z tych trajektorii mogłaby mieć zastosowanie w przypadku upadku Rosji? Nikt, łącznie z Kissingerem, nie wie, a historia imperiów pokazuje, że możliwe są zarówno względnie pokojowe przemiany, jak i gwałtowne pożogi. Pesymiści wskażą na prawdopodobieństwo, że Rosja będzie toczyć wojny ze wszystkimi państwami secesyjnymi. Optymiści przeciwstawiają się temu, że siły rosyjskie zostaną zdegradowane po klęsce na Ukrainie i nie będą w stanie walczyć na wielu frontach. Pesymiści mogą twierdzić, że nowe, nierosyjskie państwa na północnym Kaukazie lub gdzie indziej będą ze sobą walczyć, podczas gdy optymiści powiedzieli, że nie, Rosjanie posiadają granice administracyjne, istniejące samorządy regionalne i obfite zasoby gospodarcze, które pozwoliłyby im uniknąć konfliktów z sąsiadami. Optymiści mogą powiedzieć, że sytuacja nie może się pogorszyć w porównaniu z ludobójczą wojną, która właśnie prowadzi Rosja. Pesymiści przeciwstawią się, że może być znacznie gorzej i wskazują na rosyjski arsenał nuklearny. Najważniejsze jest to, że nieistotne jest, czy jesteś optymistą czy pesymistą. Możemy jedynie obserwować rozwijający się dramat prawdopodobnego upadku Rosji. Ani polityka Zachodu, ani sam Putin nie mogą wiele zrobić, aby go powstrzymać. To dlatego, że Rosja jest już nękana przez głęboko zakorzenione kryzysy instytucjonalne, znacznie zaostrzone przez człowieka, który sprawił, że Rosja stała się krucha i niestabilna oraz wywołała prawdopodobną iskrę, która doprowadzi do jej upadku. Nie oznacza to, że Zachód powinien po prostu siedzieć z założonymi rękami, gdy Rosja się degraduje. Konieczne jest przygotowanie się na ewentualną dezintegrację. Nieprawdopodobnie najgorsze scenariusze powinny być dla dysydentów źródłem informacji, ponieważ mają nadzieję na najlepsze, spodziewają się najgorszego, zachowują zimną krew i przygotowują się na ewentualności. Powinni unikać powtarzania błędów z przeszłości, takich jak próba pomocy w przetrwaniu ewidentnie umierającemu Związkowi Radzieckiemu i przedkładanie potrzeb Rosji na potrzeby jej sąsiadów. Kraje wzdłuż granicy z Rosją, od krajów bałtyckich po Azję Środkową, jeśli im się uda zachować stabilność i utworzyć kordon sanitarny, będą kluczem do powstrzymania niestabilności w Rosji. Będą również kluczem do pomocy w stabilizacji i umiarkowanym zachowaniu nowo niepodległych państw, następców Federacji Rosyjskiej, widziany w tym świetle. To krótki fragment, szanowni państwo, analizy, całej analizy tego, czy możliwy jest rozpad Federacji Rosyjskiej. I teraz odwołuję się do państwa. Jak państwo podchodzą do tego tematu? Wiemy doskonale, że jest to temat absolutnie brany pod uwagę już nie w pierwszej i nie drugiej analizie, ale czy politycy biorą to pod uwagę? No tutaj najprawdopodobniej to nawet nie jest zła może odpowiedź. Najbardziej głośno o rozpadzie Federacji Rosyjskiej w Polsce mówi dr Jacek Bartosiak, który wielokrotnie w wielu programach, wystąpieniach medialnych mówił o tym, że do takiego rozpadu może dojść, a nawet jeśli nie do rozpadu Federacji Rosyjskiej, to do znacznego osłabienia, praktycznie wyeliminowania Rosji z tego europejskiego układu, z siły, jaką Rosja w tym momencie posiada. Jakie jest państwa zdanie na ten temat? Czy państwo uważają, że Federacja Rosyjska może się rozpaść? Jak te scenariusze mogą wyglądać? Zachęcam do dyskusji, otwieram tą dyskusję w komentarzach. Mam nadzieję, że mają państwo przemyślenia na ten temat, swoje przemyślenia na ten temat. Czy zgadzają się państwo z panem Aleksandrem Motylem, który twierdzi, że Władimir Putin może opuścić swoje stanowisko i wówczas rozpoczną się poważne problemy, a może ten drugi scenariusz, w przypadku oczywiście, bo cały czas mówimy o przypadku przegrania wojny na Ukrainie, co w drugim przypadku, jeżeli Władimir Putin nawet pozostanie, a Federacja Rosyjska wojnę na Ukrainie przegra, czy to państwo będzie całkowicie osłabione, czy to państwo będzie jeszcze mogło w miarę normalnie funkcjonować, czy pojawią się jednak bardzo silne ruchy wewnętrzne, które w jakiś sposób ten kraj będą paraliżować. No i pytanie, które również się pojawia, chociaż to myślę, że najbardziej krwawy scenariusz, akurat tutaj nie zakładany, a mianowicie kwestia nie pokojowego rozpadu, tylko wręcz wojny domowej, która doprowadziłaby do tego, że części wspólne federacji postanowiłyby się jednak odłączać, władze centralne na to by się nie zgadzały i wówczas mielibyśmy wewnętrzne starcia Rosji. Jaki scenariusz jest możliwy? To też będzie element jednej z naszych debat, którą planujemy już w najbliższym czasie przeprowadzić z politykami i ekspertami dotyczącymi geopolityki. Będziemy rozmawiali na ten temat, będziemy dyskutowali, będziemy szukać ewentualnych możliwych scenariuszy
i jak polskie władze powinny przygotowywać się na dane scenariusze, bo myślę, że również i to jest w tym przypadku bardzo ważne. Jak Polska, czy jest w stanie Polska się na taki scenariusz przygotować, czy jest Polska w stanie mieć plan A, plan B, plan C na tego rodzaju sytuacje. Także zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach, zachęcam do tego, żeby komentować, zachęcam do tego, żeby jeżeli Państwu ten temat się spodobał i ta krótka analiza, żeby kliknąć łapkę w górę, pozostawić subskrypcję na naszym kanale, bo cały czas staramy się rozwijać dzięki Państwa subskrypcjom, również docieramy do większego grona odbiorców. Również, bo widziałem, że część z Państwa w komentarzach podrzuca nam propozycje tematów, czy to gości, czy tematów do dyskusji, czy też podjęcia w ogóle tematu, to również zachęcam Państwa do tego. Czytamy te propozycje, mamy gdzieś na kartce taki zbiór pomysłów od Państwa, co powinniśmy zrealizować, jakie debaty zorganizować, o ile takowe uda nam się przeprowadzić i jakich gości na naszą antenę zapraszać. To wszystko z mojej strony jak na razie. Kłaniam się Państwu nisko, Marcin Jarubowski. Zachęcam oczywiście do tego, żeby pozostać z nami, żeby pozostać z kanałem politycznym. Już niedługo kolejne filmy, kolejne materiały, kolejne analizy. Tego oczywiście na naszej antenie nie zabraknie. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Do widzenia, do usłyszenia.